Marysia Cześnik, nasza olimpijka, która już dzisiaj otrzyma nominację olimpijską i jutro chyba wylatujecie, tak, do Londynu? Tak, jutro o 15 mamy samolot. Gościem Akademii Triathlonu porozmawiamy o tym, z jakimi nadziejami leci na Igrzyska Olimpijskie. Z jakimi? No, nie można mówić chyba inaczej, jedzie się wygrać. Jeżeli się podchodzi do tego inaczej, to od razu się jest przegranym, tak? Jeżeli powiem, że jadę po 10 miejsce, pewnie będzie 20. Ale no, wiadomo, że nie lecimy z Agnieszką w roli faworytek, natomiast myślę, że przygotowania szły w bardzo dobrym kierunku. Forma jest na pewno najlepsza w życiu, także no, mam nadzieję na jak najlepszą lokatę. W czym czujesz się najmocniejsza z tych trzech konkurencji: pływanie, rower, bieganie? No, najmocniej do Londynu, ponieważ trasa rowerowa jest mało trudna. Właściwie tam, gdzie się wyjdzie z wody, nie będzie żadnych niespodzianek na rowerze. Mogą się ewentualnie zjechać grupy, ale na pewno nie będzie ucieczek, nie ma żadnej górki, nie ma się gdzie porwać. Także praca główna była nad pływaniem i nad biegiem. No właśnie, pływanie, bo wszyscy, którzy się interesują triathlonem, wiedzą doskonale, że na tym dystansie do olimpijskiego włącznie w zasadzie to pływanie odgrywa kluczową rolę. Jeżeli nie wyjdzie się w pierwszej grupie, bardzo ciężko później nadrobić. Jak tutaj koncentrowały się Twoje przygotowania na pływanie w ciągu roku? To znaczy, wyjść w pierwszej grupie może być ciężko, ponieważ Brytyjczycy specjalnie podmienili zawodniczkę, która jest bardzo dobrze pływająca i ona będzie rozciągała stawkę i być może odpłynie ona z Helen Jenkins, z Amerykankami. Natomiast również Szwajcarzy poszli w drugim kierunku, wymienili zawodniczkę, która bardzo dobrze jeździ na rowerze. Więc trzeba robić wszystko, żeby wyjść przed Szwajcarkami z wody. Jeżeli się wyjdzie przed Szwajcarkami z wody, można wtedy się dosiąść do tego pociągu, one będą bardzo mocno ciągnęły i prawdopodobnie dojadą do pierwszej grupy. Właśnie, to się szykuje w takim razie mocna praca na rowerze, ewentualnie w pogoni za tą grupą pływacką, która wyjdzie pierwsza. No tak, ale to dojazd na rowerze do pierwszej grupy powinien, na pierwszej rundzie już powinniśmy dojechać, znaczy powinny te zawodniczki dojechać. Jeżeli nie dojadą na pierwszej rundzie, drugiej rundzie, to już się później nie zjedzie i już później nie będzie takiej mocnej pracy. Marysia Cześnik, polska olimpijka, która jedzie z nadziejami, jak sama powiedziała, słusznie walczy się o medal, bo tylko takie cele sobie najwyższe wytycza. Wszystkiego najlepszego do Akademii Triathlonu. Trzymamy kciuki i będziemy w Londynie Ci kibicować. Bardzo dziękuję.